Witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz, projekt Odmładzanie na Surowo. Witam Was z pochmurnego Brighton. Co prawda może się przejaśnić dzisiaj, ale generalnie to leje cały czas. Trochę tęsknię już za Hiszpanią i mam nadzieję, że nasze drogi niedługo tam już będą skierowane. Łączę się z Wami w niedzielę po to, żeby przekazać Wam informacje na temat zdrowia psychicznego. Jest to dzień, kiedy pragnę przekazać jakieś elementy, które mam nadzieję pomogą Ci odzyskać takie zdrowie psychiczne, taki spokój psychiczny. I ostatni raz, kiedy robiłem tego typu wykład na temat wolności finansowej, to było chyba ze 3 miesiące temu. Wczoraj czy przedwczoraj trafiłem na ten filmik po raz kolejny na YouTubie i zobaczyłem, że tam jest mnóstwo komentarzy i próśb, żeby powrócić do tego schematu. Ja myślałem, że dla Was nie będzie to potrzebne i nie będziecie chcieli tego słuchać, ale zauważyłem, że jest parę osób, które chce to wysłuchać i mam nadzieję, że Tobie też to pomoże w jakiś sposób uspokoić siebie chociażby, odzyskując tak zwaną wolność finansową czy spokój finansowy, uspokoisz się, bo wiele osób cierpi, choruje z powodu właśnie braku pieniędzy lub może troszeczkę innego podejścia do zasobów swoich i chciałbym dzisiaj Wam przekazać lekcję numer 3, ponieważ lekcja numer 1 i lekcja numer 2 już jest wcześniej, teraz lekcja numer 3 i najpierw po angielsku. Poznałem tą lekcję od swoich przyjaciół tutaj w Anglii, którzy prowadzili ze mną interesy 15 lat temu i takie powiedzenie po angielsku: look after the pennies, pounds will come after themselves. Czyli po polsku to by było takie tłumaczenie. Zwracaj swoją uwagę, czy patrzy na penny, czyli to są groszówki angielskie, czyli licz swoje groszówki, a zwracaj na nie uwagę i o nie dbaj, to funty przyjdą same do ciebie. Czyli zwracaj uwagę na groszówki w przypadku złotówek, a złotówki przyjdą same do ciebie. Niby nic takiego, a powiem Ci szczerze, że to odmieniło moje życie, to odmieniło nasze życie. Zbyt wiele osób nie zwraca uwagi na to, w jaki sposób wydaje swoje pieniądze. Nie ma jakiegoś takiego schematu zarabiania, odkładania, wydawania i nie zarządza swoimi pieniędzmi, nie zwraca na nie uwagi, nie zwraca na to uwagi, w jaki sposób one do nich przychodzą i w jaki sposób można by było je właściwie wydać. To się bardziej troszeczkę dotyczyło w moim przypadku do biznesu, który wcześniej prowadziłem. Odbywało się to w ten sposób, że prowadząc firmę budowlaną, mogłem zwrócić uwagę na to, żeby mieć jak najwięcej kontraktów i te kontrakty wrzucać za wszelką cenę do swojego biznesu i robić jak najwięcej rzeczy, nie zwracając uwagi na to, jakie mam wydatki w biznesie. A ci wszyscy moi przyjaciele, znajomi, którzy prowadzili ze mną wtedy interesy, biznesy, mówili: Mariusz, przejdź się po swojej budowie i zobacz, ile możesz zaoszczędzić penów na swojej budowie. Zobacz, czy nie są marnotrawione na przykład jakieś materiały budowlane, albo pracownicy na przykład nie niszczą narzędzi, albo zobacz, czy praca jest wydajna. I tak dalej, dlatego to się dotyczyło do tego, żebym zwracał uwagę bardziej na właśnie groszówki, na te groszówki, które były u mnie w biznesie, które mogłem stracić i one niezadbane w odpowiedni sposób nie dałyby mi tych funtów, tej wolności finansowej, tego sukcesu finansowego, który tutaj osiągnąłem. Ja myślę, że ten sukces finansowy to można osiągnąć niezależnie od państwa, od kraju, tylko potrzeba troszeczkę takiej mądrości finansowej. I dlatego właśnie to spotkanie, dlatego ten live i chciałbym Cię zainteresować właśnie też spojrzeniem na to w ten sposób, żeby nie tylko szukać jakichś wielkich tak zwanych dealów, czyli nie szukać jakichś wielkich strzałów takich finansowych, nie szukać za wszelką cenę dużo większej kasy do zarabiania, tylko szukać oszczędności, szukać możliwości znalezienia pieniędzy w tym, co już masz. Jeśli prowadzisz biznes, to zobacz, czy w Twoim biznesie w jakiś dziwny sposób pieniądze są niemarnotrawione na coś, bo Ty jesteś zalatany, bo Ty zajmujesz się tysiącami rzeczy, którymi nie powinieneś może się zajmować, zamiast na przykład patrzeć, gdzie wydajesz swoje grosze, gdzie wydajesz swoje penny. A jeśli nauczysz się, i to jest podstawa tego wszystkiego, jeśli nauczysz się zarządzać swoimi groszami, jeśli nauczysz się zarządzać swoimi małymi pieniędzmi, to wtedy duże pieniądze do Ciebie przyjdą. I tak to się u mnie stało, i tak to się u nas stało. Nauczyłem się zarządzać drobnymi kwotami, nauczyłem się zarządzać właśnie tymi penami i w bardzo krótkim czasie, w przeciągu 2-3 lat dosłownie, zbudowaliśmy olbrzymią firmę, w której pracowało ponad 100 pracowników. Robiliśmy kontrakty przekraczające nawet 1 000 000 funtów jednorazowo.
do 17 budów, także olbrzymie przedsięwzięcie, które nie miałoby racji bytu, jeśli ja nie umiałbym zarządzać swoimi funduszami, nie umiałbym zarządzać tymi właśnie drobnymi sprawami, które się w tamtym momencie w moim życiu pojawiły. A funty przyszły do mnie, kiedy już byłem na to gotowy. I kiedy tobie się uda zarządzić tym, co masz w tym momencie, to wszechświat czy Pan Bóg, w zależności od tego, jak w to wierzysz, da ci więcej. Jeśli nauczysz się, pokażesz, że jesteś w stanie zarządzać tym, co masz, to dostaniesz więcej. Oczywiście osoby, które obejrzą ten filmik i powiedzą, no dobra Mariusz, ale ja mam mało, to jak ja mam tym zarządzać? Zachęcam cię do tego. Naucz się zarządzać tym, co masz. Nawet jeśli masz mało, to naucz się zarządzać tym, co masz. Może podziel sobie swoje pieniądze na kupki, jeśli masz taką możliwość. T. Harv Eker prowadzi takie specjalne wykłady finansowe, w których mówi, że podziel swoje finanse na różne gromadki, na różne kupki, gdzie są pieniądze na główne podstawowe wydatki, gdzie są opłaty, gdzie są jakieś na przykład zakupy, gdzie są szkolenia, gdzie są po prostu różne rzeczy. Zachęcam cię do tego, żeby zbudować swoją świadomość finansową, bo kiedy będziesz miał wystarczająco pieniędzy w swoim portfelu, to też prawdopodobnie się troszeczkę uspokoisz. Twoje życie się uspokoi, ty będziesz się czuł troszeczkę inaczej. Także lekcja numer 3. Look after the pennies. Pounds will come after themselves. Mam nadzieję, że ci się spodobało. Jeśli tak, podziel się z innymi. Puść mi łapkę w górę. Dołącz do naszej społeczności. I do zobaczenia w następnym wideo. Trzymaj się. Cześć.